Witam w drugim odcinku z Gwinta, z naszego deku Novatel. Lecimy sobie do gierek. I co by tu wymuliganować? Płotkę na pewno. To na pewno, Eliren na pewno, no i spoko. Mamy jakąś tam wyrocznię, mamy jakiegoś dragoniego, mam nadzieję, że tym razem nie zginie. I trochę pobuchuje. Nie mamy niestety Jorveta, którego prawdopodobnie będziemy wyciągać Franceską. Ale to się okaże. Nasz przeciwnik, jak widać, nie może się zdecydować, jaką kartę wymienić. Jego problem. Niestety mulligan jak zwykle. Znaczy, coin flip jak zwykle przegrany. To już mnie przestaje dziwić. Powiem wam, że mogliby w końcu zrobić coś z tym coin flipem. Już wiele razy wspominałem, że chyba najlepszą opcją byłoby... A, z pancerzakiem gramy. Chyba najlepszą opcją byłoby, jakby starą umiejętność z Coyotel przerobili. Kurczę, co ją zagrać? Mogę zagrać Franceskę, wymienić jednego tego, wyciągnąć sobie Jorveta. I tak chyba zrobię. Wymienię jednego tego. Wyciągnę sobie Jorveta. Gdzie on jest? Tu jest. No i dobra, jakbym zagrał teraz Jorveta, to dostaję 10 punktów dodatkowo za płotkę i Eliren. Tylko bym musiał to jeszcze osłabić. Jak macie wybór, zagrać Idę albo Aeromantę, grajcie Idę, bo później ją wskrzesi Hattori. A z Aeromantą może być problem. Nadchodzi czas białego zimna. Dlatego pozbędziemy się tej maszyny, żeby nie strzelała. Może zagrać coś z siódemką. Mamy 16 punktów przewagi, to nie jest mało, o. No i się poddał. Dobra, teraz kwestia tego, żeby on wyrzucił wszystkie karty w tej turze. O, to jest spoko. To sobie wymienimy. Chyba tego zagram. O, tych zostawię na pewno, no bo to nie ma sensu. Ewentualnie Malenę... Nie, tego najpierw. Waszego lekarstwa. Buffik, skrzeć brązową kartę alchemii lub zaklęcia. Zaklęć nie graliśmy jeszcze. Zadaj 3 punkty obrażeń wrogowi. No to nie, to weźmiemy sobie buffik dla dwóch. Sobie pomagać. Tu i tu. Mamy 6, 5, 5, 16 punktów. Z jednej karty tak naprawdę. Bo ta i tak się sama wymieniła. No i ciekawe, co zagra. Coś z siódemką, najlepiej, żebym sobie tego Jorveta w końcu zagrał. Bo on już punktów ma... No dziękuję bardzo, no. Z siódemką. Jestem tym, kim być muszę. Ciach, i buffik, i płoteczka, i 25 punktów, do zera. Jak ja lubię Henselta. Chociaż ten ostatnio to raczej taki trochę mało rozgarnięty był. Trzeba przyznać. Myślę, że tam Malenę można zagrać. Niech on myśli, że to Ruviel, a to Malena. Może zagrać coś słabego, na przykład jakiegoś Henselta czy coś. Ewentualnie czymś strzelę, żeby osłabić. No, nie do końca mi o to chodziło. Zagram tego. Niech rozbrzmi śpiew stali. Strzelę tak, żeby Malena miała co zabrać. Tylko wiecie co, nie jestem pewien, czy ona zabiera złote. No właśnie nie zabiera. Mróz, mgła lub piorun Alzura, ale dzięki Hattoriemu wyciągniemy sobie Idę, która zagrywa czyste niebo. I tu jeszcze bufiki poproszę. Dziękuję bardzo. Ale nie będzie łatwo. Przez błąd z Maleną głównie. Się pomyliłem. O! To jest dobre. Lubimy, jak swarmują stół. Zrobimy sobie tak. Mgłę? Nie, wydaje mi się, że lepiej będzie zagrać mróz. Lepiej mróz pod Itlinę. Albo i nie.
Dobra, to na razie zrobimy tak. I tak będzie pod Itlinę, i tak będzie pod Itlinę. Więc to nie jest problem. Dobra, Itlina. Punkty. 7. 13, 20. Może być. Jak najbardziej. 22 punkty. On teraz tych wyciągnie. Przebić nie przebije. A to mnie bardzo cieszy, bo musi wyrzucić jeszcze jedną kartę. A jakby przebił, byłby problem, bo byśmy musieli Ciri zagrać wcześniej. A tak to ostatni ruch należy do nas. Słuchajcie, co tam w ogóle u was słychać w gwincie? Jakie rangi? Ciśniecie w tym sezonie, czy nie? Bo sezon się już prawie kończy. Zostało parę dni. Oj, oj. O, to pojechał. Całe kombo odpalił. Czyżby miał tam Ciri? Czy po prostu odpalił teraz... Nie, no Ciri mieć nie może, bo grał trzech tych. Czy po prostu odpalił kombo dlatego, że później już by go nie odpalił? No nie wiem, ale tak się gra tym deckiem, że ciągniemy drugą turę jak najdłużej, a potem rzucamy Ciri. Wygrywamy. No jaka idealna karta. Najlepsza, która by mogła być. No i... O! No to bez szału. Wybierz, ulepsz wszystkie sojusznicze relikty o 2, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, lub zagraj brązowy lub srebrny relikt ze swojej talii. No chyba nie mam reliktów. Wykradnij jednostce wszystkie wzmocnienia. No to też takie słabe. I zresetuj wszystkie jednostki w rzędzie i usuń ich znaczniki. Braksów. Wszystkie trzy beznadziejne. No kurczę, nie wiem, no... Jak jej wykradnę, to będzie minus 2, czyli będzie 3 punkty, 5 punktów do przodu, no to chyba to będzie najlepsze. Minus 1. Mam nadzieję, że nie gra Ciri. Znaczy mi się nie może, a luzik. Nie rozśmieszaj mnie! I wygrana. No to pierwszy meczek dzisiaj wygrany, bardzo fajnie. Cieszę się z tego niezmiernie. O, 100 złota, to sobie otworzymy na koniec jeszcze beczkę. I lecimy dalej. W ogóle zauważyliście, ostatnio cały czas Skojatele się trafiają? Skojatele i Królestwo Północy? Potwory rzadko, już na Dagonie to nie widziałem w ogóle. O, to możemy wywalić i reszta. Ale idealnie, co? Dwie wyroczne i dwóch Brichedów. Jeszcze żeby mieć Jorveta, to już w ogóle byłoby bajka, ale to Jorvet się do końca przyda. Znowu przegrałem koń flipa. Dlaczego mnie to nie dziwi? No, ostatnio potworów nie widzę w ogóle. Jak są, to jakieś na nekerach. Jeszcze jednego. Jak są jakieś potwory, to tylko na nekerach. Ewentualnie na tych widłogonach, co pożerają jajka. Czasem się zdarza. No ty... Czemu mi tak zrobiłeś, no? Nie boisz się? A powinieneś. Jakaś kontrola się tutaj trafiła. No już się bałem, że ten co strzela w cały stół. Nie boisz. Dobra, zrobimy tak. A powinieneś. I teraz polecimy z buffami powoli. Trzeba ogarnąć. Nie ma ich jakoś dużo. Ale zawsze coś tam jest. 16 punktów, nie przebije tego. Żałujesz, że cię matka zrodziła. No nie, przebije, zapomniałem o Eliren. Z jedynką jeszcze jakby coś miał, to by Itlina siadła za 6 punktów więcej. Niech miecz będzie przedłużony. Ale on mnie denerwuje z tym sprzątaniem stołu. Już sobie nawet nie wyobrażacie.
Niech rozbrzmi. Nie wiem, strzelę sobie w tego. Jak zagram Itinę, dostanę dwóch żywiołaków. To czy już grasz tam Itinę, czy jeszcze trochę? Może jeszcze trochę. Musimy się trzymać razem. No! Czemu? Czemu tak zrobiłeś? Tak to się nie robi, no. Jak szło to zaklęcie? Tego... W tego będzie więcej zitliny. Zawsze to są dwa punkty więcej z Itliny. A to jest coś. Ale ten buff na Cierana to mnie zdenerwował. Co to robiło? Wzmocnij losowe jednostki, dwie swoje ręce o jeden. No, trochę boli mnie to, że nie mogę Franceski zagrać. Dobra, zagram tą klątwę. O! Zadaj 7 punktów obrażeń. Na początku gry dodaj komandosa niebieskich pasów do twojej talii. O, to rosz teraz beznadziejny. Wykradnij jednostkę, wszystkie wzmocnienia. Są jakieś? Chyba niekoniecznie. Zadaj 2 punkty obrażeń wybranemu wrogowi. Jeśli już był ranny, zamiast tego zniszcz go. Rozsądek jest dla słabych! 2 punkty obrażeń. Do tego zniszczę niestety. No dobra, zniszczę tego. Gdyby trójkę miał inną, to bym sobie strzelił w trójkę, żeby wyciągnąć jeszcze jednego z Itliny. Ale niestety nie ma trójek. O, zero, dobra. A teraz Franceskę na Hattoriego. Można byłoby wyciągnąć Jorveta, ale on już mi nic nie da, więc wyciągniemy sobie Ciri, żeby mieć na później. I on teraz powinien zagrać kartę. No, pewnie będzie grał, bo to jest tylko 7 punktów. To mu się to opłaca. Ciekawe, co zrobi. Byle nie spasował, bo będzie lipa. O! I gni, no dobra. To nawet się nieźle składa. A my odpalamy naszą artylerię. Jep. I jep. I 28 punktów. Itlina kozak. Robi robotę, co? Najlepsza karta chyba w tym deku. Czasami lepsza od Ciri. A w ogóle Ciri ma 4 punkty. O ile ten licznik jest prawdą. Jak widzicie, się to nieźle potrafi bugować. Nie wiem, przycisnąć tę turę? Przycisnę, bo on musi grać. Nagramy sobie Malenę, dogramy sobie Jorveta. No i zobaczymy. Jakby tak zagrał 12. 6. I... 12. Może być. Ja się nie pogniewam. Nie powinieneś być. 2 i... Kogo nie zbufuj. Może być. Nienawidzę was! Bądźcie przeklęci! Dobra, po zero. On musi wyrzucić kartę. Świetna sprawa. Będziemy jedną kartę do przodu. O, gradobicie. Spoko. Gradobicie w ogóle działa na złote? Brązowych i srebrnych. Nie, nie działa. Ida. No niech będzie. Chyba nic lepszego nie ma. On idzie pierwszy, to sobie... Strzelimy. No i co jeszcze? Aha! No ale to nie przeszkadza. I tak wygramy jednym punktem, bo nasza Ciri jest zbufowana. Znowu wygraliśmy jednym punktem. Co tu się dzieje?
O, mróz dostaliśmy, ale świetna karta. No i słuchajcie, taki krótszy sobie dzisiaj odcinek zrobimy. Otworzymy sobie w zamian za to jeszcze jedną beczkę. Gdzie one są? Tu, tu. Ale na legendę bym nie liczył, bo ostatnio mi wypadł Olaf. Raczej drugiej za szybko nie będzie. W ogóle miałem do wyboru Olafa, którego... O! Epic. Miałem do wyboru Olafa, którego nie mam, ewentualnie animowaną Malenę. Nie Malenę, co? Jak ona się nazywa? Zapomniałem, zaraz sprawdzimy jeszcze. Mamy chwilę czasu. Łowca niewolników. Rzuć urok na brązowego wroga o sile 3 lub mniejszej. Weźmy, bo nie mam takiego. O, jeszcze karty sobie rozwalimy. A, to jeszcze chwila. I tak, ile mamy? 130. Może być... I teraz mi powiedzcie, jak ona się nazywała? Milwa, nie Malena. Jezus Maria. Przecież człowiek tutaj się... wychodzi z siebie, ona Milwa. No nic. Dobra, słuchajcie, taki krótszy dzisiaj odcinek. Postaram się następny nagrać jakoś w miarę szybko. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam was do subskrybowania kanału, a tymczasem z wami się żegnam. Bywajcie. Cześć.